Za chwilę będzie takie normalne dzień dobry, jak trzeba na początku materiału. Ja jednak dochodząc do miejsca swojego, gdzie będę sobie szukał noclegu, chciałem pokazać, że tutaj w pasie nadmorskim, bo znowu tutaj jestem, tak mi się spodobało, że jeżeli ktoś myśli, że idzie się kawałkiem lasu płasko, później mamy plażę płaską i dalej jest już tylko woda i piach, to nic bardziej mylnego. Tutaj na Pomorzu też trzeba czasami parę przewyższeń pokonać. W tym wypadku mamy ostre... Na kamerze to może nie być widoczne, ale ja już widzę, że troszkę się spocę i zmęczę, że jest ostre podejście, które robi to fajnego z przyrodą, że jeżeli bym był sobie tutaj z tyłu, jak za plecami widać, i chciał się rozbić tutaj, tam, tu mamy ciężkie, liściaste lasy, tutaj cały czas jest rudo, bo te liście nie gniją, one po prostu przez wiatr się ususzają i cały czas jest rudo, jest ciężko, jest liściasto. Z drugiej strony tutaj z tyłu mamy ten wał i podejście i za tym wałem i podejściem jest zupełnie inny klimat, zupełnie inna przyroda. Lasy iglaste, mega zieleń, jak pomalowane farbą, dopiero co nowego, żeby tutaj na tych obszarach pilotażowych było poczuć farbę świeżości, powiew świeżości, że to jest coś nowego. Więc ja się tam wdrapię. Myślałem o tym, żeby zrobić taki materiał, że idę, a kamera jest na statywie, ale nie ma takiej opcji, żebym ja później tam schodził z powrotem po statyw. Więc ja idę do góry i zobaczycie jakieś 30 metrów do góry, a w poziomie będzie jakieś pewnie 70. Będziemy na zupełnie innym krajobrazie. Ze świeżością wrażeń przylazłem stamtąd, z tego ciemnego, liściastego lasu, gdzie było ciemno i rudo. I za mną widok, za tą górką, od razu jak mówiłem, inna planeta. Leciutko, zielono, soczyście. Jak wspomniałem, jakby było to... O, radne, cardio. Jak wspomniałem, jakby to było pomalowane świeżutko farbą na początek sezonu. No, za początkiem już trochę minęło. Mamy przełom lipca i sierpnia. Zatem czasami warto jest poczekać, tak jak na weselu. Omijamy pierwsze potrawy, co podają, nie jemy kurczaka z ryżem w białym sosie. Kotlety przyjdą dla cierpliwych, będzie można później zjeść. Więc warto się tutaj przemęczyć, przejść przez ten kawałek tego ciemnego lasu, żeby zacząć sobie szukać miejsca na rozbicie się. Tam z tyłu, wśród tej, jak wspomniałem, soczystej zieleni. Idę poszukać sobie miejsca i się wtedy normalnie przywitam i powiem, jaki jest pomysł na dzisiaj. Miejsce znalazłem, myślę, że takie jest fajne, nawet w miarę urokliwe, więc możemy zacząć prawidłowo materiał od początku. Więc dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj ponownie klasyka klasyki, czyli samotna nocka w lesie. Samotna nocka w lesie, ponieważ znowu, można by powiedzieć, że często, ale z drugiej strony będę się bronił w tym, że kanał ma taki zapęd generalnie. Pomimo, że zdarza mi się czasami odpłynąć w jedną stronę, trochę powiosłować w drugą stronę tematów, jeżeli uznam, że coś jest ciekawego, jakkolwiek zawsze lubiłem moją ulubioną formą materiałów, to są właśnie te nocki w lesie. Dlaczego tak często? To również dlatego, ponieważ no, mamy środek sezonu. Środek sezonu jest lato 2021 roku. W związku z tym jest fantastyczna pogoda, jest fantastyczna letnia pogoda, jest fantastyczna temperatura, nawet bardziej niż letnia, ponieważ temperatury są dosyć afrykańskie, jest znowu w okolicach 30 stopni, więc temperatury są afrykańskie, ale przykładowo już wilgotność jest taka typowo dżunglowa z Ameryki Południowej, ponieważ jest, żeby nie skłamać, w okolicach 400% wilgotności. Ja jestem humanistą, więc jak ja przytaczam cyferki, to jest to mój stosunek emocjonalny, który chcę odnieść. One przekazują mój stosunek emocjonalny do jakiejś cechy. Nie są w żadnym wypadku miarą matematyki. Więc uwierzcie mi na słowo, jest 400% wilgotności. No i co? No i trzeba korzystać. Trzeba korzystać. Ja już po ostatnim roku to miałem w zamyśle coś takiego, że tego zamknięcia, że jak tylko się coś uwolni, jak tylko będzie można, to po prostu zacznij żyć, zacznij korzystać z czasu. Więc postanowiłem Więc postanowieniem na ten sezon było jak najczęstsze wychodzenie. Przynajmniej chciałbym sobie wyrobić jedną nockę w lesie w tygodniu. Do tej pory mniej więcej mi się to udaje, więc jestem zadowolony, że wreszcie więcej robię rzeczy, niż o nich czytam albo oglądam.
Dlaczego też mówię o tym, że jest środek sezonu i dlatego, dlaczego właśnie pcha mnie tutaj jak najbardziej w teren? Dlatego, że też chciałbym zachęcić osoby, które się zastanawiają nad pierwszą noską w lesie, są początkujące, wpadły na ten materiał i jeszcze im tak brakuje jakiegoś takiego sygnału, czy już bym się odważył, czy bym się nie odważył. No lepszego momentu niż teraz nie będziecie mieli, ponieważ w tej chwili mamy komfortowe warunki, to nocowanie na dziko tutaj w pustym lesie, to nocowanie w tym lesie nie wiąże się absolutnie z żadnymi technicznymi wymaganiami, nic praktycznie rzecz biorąc nie ryzykujecie, to jest tylko się możecie skupić na tym, że chcecie tam pójść sobie sami i przenocować. Jeżeli idzie o warunki techniczne, absolutnie nie są one do ogarniania, nic się nie wydarzy. Teraz, jeżeli sobie pójdziecie, możecie bezpiecznie popróbować, ponocować w lesie i popełniać błędy. I popełniać błędy, wobec których nie będą wyciągnięte konsekwencje. Jako, że mówię jako publicznie na publicznym kanale, to też za logiką, ale ja to powiem, bo to oczywista rzecz. Tu jest jak najbardziej bezpieczny. Jakkolwiek, jeżeli oczywiście przyjdą jakieś ostrzeżenia pogodowe, że jest spodziewany jakiś zawał pogody, gradobicia, burze bądź wichury, no to oczywiście za głosem logiki wtedy nie idziecie. To mówię tylko tak, żeby się zabezpieczyć, że jeżeli ktoś powiedział, że go namówiłem, on poszedł i dostał z pioruna w głowę, to że ja o tego umywam ręce. Jak najbardziej za logiką. Warunki takie jak teraz są typowo letnie, tutaj technicznie za dużo się nie wydarzy. Wszystkich początkujących również chciałbym zachęcić dlatego przede wszystkim, że Wam dzisiaj startując będzie dużo łatwiej niż nam, którzy się trochę dłużej w to bawią, ponieważ dzisiaj jest łatwiej, jak już wspomniałem na jednym czy ostatnich kilku materiałach, dzisiaj jest łatwiej Lasy Państwowe, program Zanocuj w lesie. Ja wiem, że dla całych widzów może być to nudne i denerwujące, że w każdym materiale mam stawkę identycznie praktycznie brzmiącą. Jakkolwiek ja chcę tą inicjatywę Lasów Państwowych promować jak najbardziej, no ponieważ umówmy się, jest to pierwsza tego rodzaju inicjatywa, pierwsze otworzenie lasu do korzystania w ten sposób, ona otwiera nam zupełnie nowe możliwości leśnego bytowania, przede wszystkim ten luz psychiczny, że rozstawiamy się tam, gdzie nam się podoba i możemy to zrobić, nikogo tutaj w ten sposób nie łamiemy prawa i nie nadużywamy żadnej gościnności. Więc ja o Lasach Państwowych, dopóki mi się nie znudzi, to w kolejnych materiałach od czasu do czasu stawkę będę dawał jak najbardziej, że teraz jest łatwiej, ponieważ jest ten program, więc korzystajmy z niego, skoro on powstał, bo on powstał dla nas. Skoro zatem już o programie Lasów Państwowych Zanocuj w lesie, no to jako, że jest to legalnie, ja też tutaj posilę się pewnie mapką. Ostatnio mnie się podobał bardzo nocleg w pasie nadmorskim. Ja wróciłem do tego obszaru, więc ja jestem znowu w nadleśnictwie Elbląg na Mierzei Wiślanej. Tylko nie w tym samym miejscu, gdzie ostatnio, a pojechałem na drugi koniec tego obszaru. Jestem w innym miejscu, ale jak najbardziej na tym samym obszarze. Więc ja znajduję się, ostatnio byłem między Jantarem a Stegną. Na chwilę obecną znajduję się koło miejscowości. A, tu będzie mapka, tak, ja sobie wizualizuję w głowie, jak ja to sklecę od razu. Ja się znajduję koło miejscowości, nad miejscowością Mikoszewo dla odmiany. Ostatnio rozkładamy się dosyć blisko plaży. Było fajnie, bo to coś nowego. Jakkolwiek powiem, że ten szum morza, może dlatego, że ja jestem z nad morza i dla mnie to nie jest aż taka atrakcja, to ten szum morza w nocy i rano był taki troszkę, że ja go gdzieś tam z tyłu w głowie ciągle miałem. Teraz jest zmiana planu. Teraz plan jest taki, że się przyszedłem rozstawić w otwartym lesie, bez żadnej, nie wiem, zbocza, skarpy. Tym razem też nie jestem na żadnej górce. Szedłem sobie tak długo, aż znalazłem fajny kawałek płaskiego terenu z drzewami w okolicach 4 metrów od siebie. A skąd takie wymagania? Skąd wymaganie, że mam być, chodzi tylko o to, żeby znaleźć drzewa w dobrej odległości od siebie? Mianowicie, żeby nie było nudno dla mnie i dla Was, to dzisiejszym pomysłem na odcinek chcę sobie wytestować tarp z Decathlonu. I teraz jedna gwiazdka. To nie jest ten tarp, który wielu może przyjść do głowy, że to jest ten zielony tarp za 99 zł z takim logiem białym Quechua. To nie jest ten tarp, a szkoda też, bo one tak naprawdę z oferty Decathlonu już jakiś czas temu wyleciały i ich już nie ma. Szkoda dlatego, że za 99 zł można było spróbować przygody z prawdziwym, pełnoprawnym tarpem i jeżeli on by nam się spodobał, no to można później iść w DD, przykładowo coś bardziej oryginalnego, ale i też 2-3 razy droższego. Tego tarpa nie ma, został zastąpiony jakimś dziwnym czymś w kształcie diamentu bądź rąbu, nie wiem, dla mnie w moim korzystaniu całkowicie konstrukcja nieprzydatna, więc spuszczę na to zasłonę milczenia. Ci, którzy mnie znają, to zobaczą, że to nie jest nowy tarp, nie testuję nowego tarpa, ponieważ już go wcześniej widzieli.
Tak, widzieliście go, tylko on nie jest mój. Ja wziąłem go, pożyczyłem sobie od Moniki. Ten tarp jest u Moniki w systemie z hamakiem, ona z niego korzysta. Ja nigdy nie korzystałem, ja miałem swój albo namiot, albo mocno spersonifikowaną, spersonalizowaną, customową karimatę z Biedronki 2x4, którą już ze 100 razy na materiałach widzieliście. Teraz szukałem jakiegoś nowego motywu do filmu, albo żeby spróbować czegoś nowego tutaj w tej nocce, więc postanowiłem sobie właśnie wytestować schronienie w postaci tarpa z Decathlonu. No i jak dla mnie oczywiście gleba. Ja się do hamaków nie przekonałem, po prostu sprawa indywidualna, więc też nie ma co się rozwodzić. De gestibus non disputantum est, jak głosi łacińska maksyma. Ja wspomniałem, że tarp, który będę testował sobie, że on nie jest tym takim najbardziej popularnym tarpem, więc wypadałoby w sumie, żebym go pokazał, o co chodzi. Tak, ja tutaj mam jeszcze takie coś, ja mam tutaj taką naszywko pieszo przez bory i tutaj zrobię taką bezpłatną reklamę, bo ja się z tą ideą bardzo utożsamiam. Mianowicie chciałem tutaj, ogłoszenie parafialne, chciałem zaprosić Was wszystkich na zlot w Mąkowarsku, żeby było wiadomo, o co chodzi. O, na taki, o, jak logo TVN-u. Chciałem Was zaprosić serdecznie na zlot w Mąkowarsku, na zapisy na zlot pieszo przez bory. Nie jest to typowy bushcraftowy zlot, taki, no, taki zwykły. On jest organizowany przez Stowarzyszenie Pieszo przez bory. To jest stowarzyszenie charytatywne, działające charytatywnie, więc zjawiając się tam, będąc zapisanym, uczestnicząc, już nie tylko biwakujemy w lesie, ale też realnie pomagamy osobom, na które środki są zbierane. Mianowicie tutaj chodzi o dzieci i o hospicjum. Więc takie krótkie ogłoszenie parafialne. Link do strony, gdzie można się zapisać, jest w opisie. Dużo z Was wiem, że z widzów, że w tym uczestniczy, więc ja mówię rzecz oczywistą, ale jeżeli ktoś jest nowy i nie kojarzy, więc jeżeli ktoś z Was jest tutaj gdzieś z regionu pomorskiego albo kujawsko-pomorskiego, to zapraszam do Mąkowarska, przede wszystkim, żeby się wejść na stronę, gdzie link będzie w opisie, zapisać się i do wspólnego uczestnictwa. Ja już mam zaliczone dwa takie zloty, więc Wam powiem, że to jest niesamowita przygoda, fajny kontakt z fajną energią, z fajnymi ludźmi, więc to jest sytuacja double win, wszyscy wygrywają, Wy wygracie na pewno jak będziecie, bo no, jest fantastyczna atmosfera, mianowicie też zebrane środki zrobią coś dobrego. Ja wspomniałem, że będę wyjmował tego tarpa, więc wypadałoby go wyjąć. Wspomniałem, że nie jest to tarp, który jest dostępny w Decathlonie, który już nie jest dostępny, ten zielony. Mianowicie to jest tarp z Decathlonu i ten produkt reprezentuje linię produktów Widmo. Co jest ciekawego w tym produkcie? Mianowicie nigdzie w całej Polsce, za granicą nie byłem, więc nie wiem, nigdzie w całej Polsce nie dostaniecie tego tarpa fizycznie w sklepie. On nie występuje fizycznie. On jest do dostania w ofercie online w sklepie internetowym. A i to też nie zawsze, ponieważ tam nie wiem, czy jest kwestia tego, że jest jakoś tam wyszukiwarka źle zrobiona, czy czasami system jakoś źle to pozycjonuje. Wpisujecie tarp, jest opcja, że on też Wam nie wyskoczy. Dlatego tutaj warto powiedzieć, że jest to tarp z linii Solognak, to jest taka dekatlonowska linia myśliwska. Więc jak wpiszecie tarp Solognak, to wtedy już ten tarp jak najbardziej wyskoczy. Drugą charakterystyczną cechą tego tarpa jest to, że występuje on w bardzo niedekatlonowskim malowaniu. Nie są to żywe, sportowe kolory, tylko to, co ja lubię najbardziej. No chociaż może tutaj dzisiaj akurat może to nie za bardzo to zdanie będzie miało pokrycie z tym, na co patrzycie, ale z tym, co ja lubię, czyli mianowicie super kamuflaże. Ten tarp występuje w kamuflażu. Jest to kamuflaż, ja początkowo chciałem powiedzieć dla ułatwienia, że jest to kamuflaż Kryptek, ale ja nie sądzę, żeby oni mieli licencję albo coś uzgodnione, więc ja powiem tak bezpieczniej, że jest to kamuflaż ewidentnie wzorowany Kryptekiem. Wzór Kryptek, ja lubię kamuflaże, dlatego ja liznę trochę historii. Wzór Kryptek jest dosyć nowym kamuflażem. Powstał w 2011 roku wraz z firmą Kryptek Outdoor Group. I mamy 2021, więc no to nie jest kultowy Flektarn, czy brytyjski DPM, czy Woodland. I przy tym jest bardzo oryginalny. Jeżeli słychać tutaj pipczenie, to ja się znajduję niedaleko Mikoszewa. W Mikoszewie znajdują się tory tzw. Żuławskiej Kolei Dojazdowej. W sezonie, który właśnie teraz się odbywa, jeździ wąskotorowy pociąg z turystami. Bardzo fajna atrakcja, więc jeżeli na nagraniach to słyszycie, to dlatego, że tutaj mamy właśnie wąskotorówkę. Wracając do tematu. Możemy przejść do opisu technicznego. Tutaj ostatnio mi się spodobała ta forma, jak robiłem śpiwór od myślników, żeby było poukładane.
więc sobie też skorzystam. Czyli przede wszystkim tak, śpiwór. Cena 179 zł. Czy to jest konkurencyjnie względem czegoś, no rozwiązań takich, które bardziej w buszcraftcie z nami, no czyli ja tutaj przytoczę od razu ten Didi Hamak. Czy ona jest konkurencyjna, czy nie? Sam muszę się jeszcze zastanowić z kilku powodów. Jeżeli zapamiętam, to o tym później. Przychodzi nam, bo my go nie dostaniemy fizycznie, co przypominam, więc zamawiamy go online i on wtedy przychodzi. Myślę, że wiele osób może ten produkt też przegapić przez to, no, że jeżeli czegoś szukamy, no to wypadałoby wiedzieć o istnieniu tego, o czym szukamy. Jeżeli nam tego nie zaproponuje, no to pójdziemy dalej. Śpiwór, nalot z zeszłego materiału cały czas. Tarp przychodzi nam w opakowaniu i teraz tak, firma podaje, że opakowanie ma 22x22 cm. Ja, Monika już z tego tarpa korzystała, więc on już nie jest zapakowany fabrycznie, on już jest zapakowany tak z życia, jak się ten produkt używa. Więc nieśmiertelna miarka w lesie jest, jestem coraz bardziej, mam coraz bardziej poukładane takie rzeczy, żeby nic nie zapominać, jak jestem na miejscu, rany tego nie wziąłem. Najważniejsze, że jeszcze nigdy nie zapomniałem kamery i statywu. O. Więc zapakowany w opakowaniu. No i tak, opakowanie ma 22 cm. Opakowanie się kończy tutaj, ale ja składając ten tarp, mnie się nie udało go tutaj tak zamknąć, żeby on się na końcu tego opakowania tutaj, żeby on się kończył. W związku z tym on ciutkę tutaj wystaje. Czyli pakowanie z życia, to mamy 28 cm. Jakkolwiek to jest miękkie, więc to nie jest 28, że tego się nie dopcha. W postaci luźno występującej w naturze. I szerokość. Szerokość ma 22 cm, no ponieważ nie ma tutaj niczego wolnego, więc ona tutaj, ten materiał jest napięty jak plandeka na żuku, ale 22 cm ma. Dostajemy właśnie ten tarp w pokrowcu. Czy ja tutaj coś mogę jeszcze powiedzieć, zanim będę go wyjmował? Opakowanie mamy zrobione, wymiary mamy zrobione. Wagi ze sobą nie brałem, tego nie będę dźwigał, ale pomyślałem wczoraj, zważyłem go w domu. Waga wychodzi 740 gram w takiej postaci. Nie ważyłem, a też błąd zrobiłem, nie spojrzałem, jak wygląda waga konkurencyjnego, tam przykładowo choćby właśnie tego Didi. Więc przedstawiam fakt, że jest to 740 gramów. Dane techniczne po jego rozpakowaniu, i teraz ja tutaj zmienię kadr. Ten materiał, od razu mówię, będzie tak zarobiony troszkę niezgrabnie. Jest dużo kanałów, które mają ładne bilory, przewitki, zrobione najazdy i tak dalej. Ja na razie się znajduję w takiej formie, w miarę tak in situ, na miejscu, na żywo, bez wodotrysków na razie. Więc ja zmienię tutaj kadr, pokażę dwa drzewa, pomiędzy którymi się chcę rozstawić i wypakujemy ten tarp, omówimy sobie jego wygląd i budowę. Dobry statyw, wysoki statyw. Teraz jeszcze tylko odpowiednie oddalenie i kąt. Wyjmujemy recenzowanego tarpa. Po rozłożeniu wygląda w ten sposób. Wymiar, już prawie mnie korciło, żeby powiedzieć standardowy wymiar 3x3, ale to nie będzie prawda. Przygotowani przetrwają. To nie będzie prawda, ponieważ ja go mierzyłem i patrzyłem też na rozpiskę. Więc faktyczny rozmiar tego tarpa to jest 297 cm na 285 cm. I to jest moment, w którym też chciałbym sobie odpowiedzieć troszkę na pytanie. To jest też moment, w którym chciałbym właśnie troszeczkę odpowiedzieć sobie na pytanie, czy 179 zł kontra 230, 250 do 300 zł za przykładowo Didi, czy to jest opłacalne, czy nieopłacalne.
Ja nie wiem, dlaczego wybrali akurat takie rozmiary jak 297 na 285. Wydaje mi się, że jeżeli robimy tego miliony, no to po prostu na oszczędności tych paru centymetrów mamy oszczędność materiału, bo nie chce mi się wierzyć, żeby twórcy nie wiedzieli, że takie rzeczy i standardy, jeżeli idzie o tarpy, istnieją i po prostu wzięli, nie wiem, jakimś złotym podziałem, ciągiem Fibonacciego wyliczyli, że takie niepełne wymiary, że będą, że to ma jakiś sens. Czy te kilka centymetrów, czy jestem fetyszystą i te kilka centymetrów to jest dużo? Mówimy o 3 centymetrach z jednej strony, 15 centymetrach z drugiej. Ja to powiem na razie z własnego doświadczenia, jeżeli idzie o namioty. Oj, słońce mnie tu nierówno. Koszulka nie pomaga. Jak kamera złapie ostrość na koszulkę, czy tam bilans bieli, to ewidentnie mi twarz się mnieje. O czym to ja? Żeby do brzegu, o czym to ja mówiłem? Tak, już pamiętam, o czym mówiłem. Mówiłem o tym, czy te 15 cm z jednej strony, 3 cm z drugiej strony, czy to robi tak naprawdę różnicę, czy nie jestem fetyszystą sprzętowym i nie przeginam pały. Na podstawie mojego doświadczenia, przykładowo z namiotu, jak wybierałem namiot, patrzyłem, testowałem na różne dwuosobowe namioty. Dlaczego wybrałem Colemana Crystalline 2L? Ponieważ przy konkurencyjnych produktach za podobny rozmiar jakby całości Coleman ma o 10 cm szerszą piwnicę, o 10 cm szerszą sypialnię. I ja, mając te namioty rozłożone obok siebie, w grę wchodziła jeszcze czeska Hanna. Nie wiem, czy oni jeszcze, ostatnio nie widziałem nigdzie właśnie ich produktów. Jestem ciekawy, czy Hanna jeszcze istnieje. To w stosunku do 140-centymetrowej sypialni szerokości, a 150, 10 cm wydawało się niedużo, ale jak ja się tam położyłem, okazało się, że ja to czuję i ja widzę tą różnicę. 10 cm w przypadku namiotu, no to też jest inny kąt sklepienia, więc jeżeli się wydaje to niedużo, to w praktyce, jeżeli idzie o namiot, ja to czułem. Dlatego tutaj, jeżeli idzie o tarpa, no nie miałem 3x3 pełnego tarpa, bo mam swojego z biedry 2x4, to się okazało po tym, jak kupiłem, ale poradziliśmy sobie z tym tematem. Więc zanim będę go rozkładał, to teraz dwa słowa o budowie. Materiał starego tarp jest zrobiony. Ja generalnie to bym wziął, to uciął, tylko że to nie jest moje i w związku z tym no, nie chcę Monice ciąć produktu, który od niej pożyczyłem na testy, ale chyba ostrzeżenia przed ogniem w 30 językach są w miarę samoopisowe i zrozumiałe. To może inny kawałek. O. Budowa, skład chemiczny tarpa. Skład chemiczny tarpa to jest taki, że jest to poliuretan, jeżeli idzie o ceratę, z której się składa, to jest poliuretan. Poliestrowe są wszystkie tasiemki. Tasiemek w tym, to za chwilę pokażę, tasiemek jest 21 punktów mocowań. Co jest ciekawe, to on nie jest taki sam z dwóch stron. Jedna strona jest w kamuflażu, fajnie. Druga strona jest czarna. Myślę, że to może być fajnie. Ja sobie to wytestuję i zobaczę, czy to będzie działało. Ponieważ chodzi o to, że on nie będzie taki przezierny najprawdopodobniej. I ten czerń koloru spowoduje, że nad ranem jakby słońce miało mocno walić, że będzie tam w środku trochę ciemniej. Czarny materiał, nie wiem z tej strony, czy to będzie działało, czy nie będzie działało. No mam nadzieję, że też nie będzie się za bardzo nagrzewał. Ale to są moje dywagacje, ponieważ ja tutaj sam jestem pierwszy raz i testuję. Jak wspominałem, bym się przewrócił. Jak wspominałem, materiał nie będzie specjalnie artystyczny. Nie czuję akurat takiej potrzeby na ten materiał, więc recenzję jakby mamy zrobioną, to teraz możemy zacząć powolutku się rozwieszać. I teraz tak, uwaga. Robię to pierwszy raz, więc będę się zastanawiał. Pewnie nie wszystko będzie wyglądało tak bardzo ładnie, sprawnie, jak przyspieszony film z muzyczką w tle, jak rozkładam namiot, gdzie robię to już pewnie z tysięczny raz. Patent, którego nie ma w zestawie, ale on znajduje się tutaj, ponieważ Monika tak to wymyśliła. Mianowicie, no ja teraz zapomniałem na śmierć, jak to się nazywa. Not for cleaning. Not for climbing. Dobra, czyli to nie jest nazwa, to chodzi o to, że nie można się tym... Szukam nazwy handlowej, żeby powiedzieć, szczerze mówiąc. Nie mam pojęcia, jak to się nazywa. Ten patent jakoś się nazywa. Kolega Bartek zaproponował Monice takie fajne rozwiązanie pod postacią takich, nazwijmy to, karabinczyków. No,
Ja chciałem wczorajszej Moniki zapytać, jak to się nazywało, żebym ja mógł powiedzieć. Nie pamiętam. W każdym razie, one pełni rolę, tak ułatwienie, co się na zasadzie pętli zaciskowej. Mam nadzieję, bo jeszcze tego nie użytkowałem, widziałem jak Monika to robi, że to robi nam po prostu za ułatwienie, nie bez żadnych węzłów i tak dalej. Po prostu sobie to zahaczamy, zaciskamy i już i wisi. Podobno chwila misiu. Więc to nie jest załączone do zestawu. Monika sobie tutaj coś takiego zrobiła. Więc zanim przejdę tam do drzewa dalej, to pokażę tak. Od pętli zaciskowej, od pętli, od taśmki, od hamaka mamy jeden taki karabinczyk, not for climbing, sznurek i drugi taki karabinczyk. Patent, może za chwilę pokażę, na czym polega, ale patent polega na tym, że automatycznie jak sobie tutaj zakładamy i pasuje nam już ten naciąg, to zaciskamy, tu jest taka jakaś tam rolka z oporami i to już nam nic się z tym nie wydarzy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Robię to pierwszy raz. Chodźcie no bliżej. Trzeba... O. Zaraz zobaczę, czy... Chodźcie no bliżej, zaraz zobaczę pod światło. Nie, zakryjemy się drzewem. Nie, niech będzie oświetlenie. Więc tak, tu mamy środek, tu mam przez Monikę przygotowane coś, oczywiście każdy może użyć zwykłego sznurka, nic się nie stanie, ja nie będę rozwalał Moniki jej setupu. Więc wybieramy sobie odpowiednią wysokość, na którą byśmy chcieli, żeby strop naszego daszka był. Pewnie będę to poprawiał, bo nie mam absolutnie pojęcia. Ja zazwyczaj, jak przed tarpami stałem, są to konstrukcje były samonośne. Głupio się przyznać po latach, ale nie czułem potrzeby, więc tego nie robiłem, nie mam doświadczenia z... konstrukcjami rozwieszonymi pomiędzy drzewami. Na kijkach trekkingowych albo na jednym kijku konstrukcja, jak wspomniałem, tarpowa zawsze była samonośna. A mój pomysł na dzisiaj to też się przespać z czterech stron otwartym, tak żeby no, nic mnie od tego lasu nie odgradzało. Żeby nic nie utrudniało, jeżeli coś by przyszło, jakiś critters, żeby mi nie poniszczył, nie porwał, nie pojadł ściany namiotu czy schronienia, to żeby miał od razu pełny dostęp do mnie, tak. No to co, to wygląda w ten sposób wtedy. Wstępnie dam sobie taką wysokość i teoretycznie tak jak sobie to zapiąłem, robię myk, korzystam z tej linki, którą tutaj zaciskam. No i to ma trzymać. Na razie to trzyma, to ma trzymać. Trzymajmy się tego. Powtórzę ten sam zabieg przy tamtym drzewie. Mam nadzieję, że linki starczy, bo nic nie ustawiałem, nic nie próbowałem wcześniej. Kurde, uczciwie wam powiem, podoba mi się to. Widzieliście, jakie szybkie, jakie sprytne? Podoba mi się, chyba też sobie takie coś w sprawie kupię. No nie mogę cały czas pożyczać. A, co ciekawe, nie musimy też się wspinać i regulować wszystkiego przy drzewie, ponieważ mamy tutaj identyczny po tej stronie. Czyli jeżeli byśmy chcieli naciąg poprawić, to dociągamy. Fajne, fajne, podoba mi się. Inaczej się patrzy, jak ktoś to robi, a inaczej się z tego korzysta. Więc na chwilę obecną rzecz wygląda w ten sposób. Więc tutaj kombinowania dużo nie ma. Teraz sobie zrobię małe odciągi i zadaszenie takie dwuspadowe. Jeżeli ktoś się boi zwierząt, że tutaj podejdą wam w środku nocy czy coś takiego, właśnie wpadłem na fantastyczny patent, mianowicie śledzie, którymi chcę sobie zrobić odciągi tego tarpa. Możecie wziąć o jeden albo dwa więcej i powiesić sobie, jeżeli wam to nie będzie przeszkadzało, powiesić sobie na drzewie. Gwarantuję wam, żaden dzik, żadna sarna, critters, chupacabra ani yeti raczej nie podejdą. Mam ze sobą przygotowane cztery śledzie z czterema lineczkami. O głosy starych wyjadaczy pod kątem, po co to nosisz, było można, należałoby wystrugać. To proszę o wstrzymanie się. Jak wspomniałem, to jest
wypad na samotną nockę w lesie, typowo turystyczny. Tutaj jeżeli ktoś by chciał spróbować, a jeszcze się waha, to może tylko zobaczyć po prostu, że to niczym się nie różni od rozkładania namiotu na polu namiotowym, a jest dużo fajniej, ponieważ tu jest mech, a mech powoduje, że nawet na karimacie śpi się jak na materacu. Więc ja sobie zrobię teraz odciągi z tych przygotowanych czterech śledzi i schronienie nabierze swojego finalnego kształtu. Później zaczniemy układać sobie obozowisko. Już prawie, nie powiem, podoba mi się, fajnie to się robi, robi się szybko i wygląda tak bardzo fajnie estetycznie. Chyba bardziej mi się podoba niż moja spersonalizowania na plan deka z Biedronki, bo no jest plus 100% do pro wyglądu. Tylko tak, teraz uwaga, ponieważ ja jak wspomniałem, tego wcześniej nie robiłem, miałem przygotowane 4 śledzie, zrobiłem 4 odciągi, jako że mamy wiatr, ja widzę, że to jest za długi bok, żeby bez dodatkowego wzmocnienia, dodatkowego odciągu, żeby to usztywnić się nie obędzie. W związku z tym bez strugania śledzi się nie obejdzie, będziemy strugali śledzia. A czym? Żeby była jakaś kolejność, przekładalność jednych materiałów na drugim. Najlepszy nóż do lasu jest taki, który mamy, w związku z tym recenzowany kilka materiałów przeze mnie ostatnio. Mój Sanremo 710 w swoim edecowym miejscu, zawsze przy mnie, wystruga pierwszy raz wystruga śledzia w lesie. No to zaczynajmy. Dobra, tu będzie góra. Jeżeli słyszycie to pipczenie, to jak wspomniałem, Żuławska Kolej Dojazdowa jeździ. Fajnie zbiera, wgryza się i od razu bierze ileś materiałów i wychodzi, więc nie zacina się w drewnie. Mega, mega fajna praca szlifu wklęsłego. Chyba na ten miękki grunt tutaj starczy. Hejho. Śledź numer 2. Tutaj gdzie damy, tutaj damy, tak, to będzie góra. Fajnie pracuje, naprawdę. Wióry lecą. Dobra, i ponownie na ten grunt tutaj to powinno starczyć. Pierwsze polowe użycie, coś innego niż pizza w domu. Ja wiem, że mówię rzeczy oczywiste, ale jak już czegoś korzystamy, ja już też wiem, że się powtarzam, ale ułożenie sobie takiej dyscypliny a propos sprzętu jest naprawdę ważne. Teraz tutaj ja się bawię trochę formą, ponieważ jak widzicie jest po prostu letnio, ale jak jest ciemno, jak jest zima, jest zimno, jesteśmy zmęczeni, to dyscyplina utrzymywania swojego ekwipunku na miejscu jest nie do przecenienia. Rzecz, którą tutaj gdzieś zgubicie, zostanie najprawdopodobniej zgubiona, będziecie jej pozbawieni. I tutaj nie chodzi tylko o wymiar materialny, ale przede wszystkim jak jesteście na miejscu, może się po prostu tej rzeczy potrzebować. Tak, na filmie jest super. Tutaj całe szczęście Monika już też ma przygotowany sznurka, nie muszę dorabiać. O, jest nawet pętelka, na końcu. No to ewidentnie usztywni całość konstrukcji. A drugi będzie po stronie drugiej, za logiką. Jestem taki taktyczny, że mam kupiony sznurek. Mam kupiony sznurek w fajnym, leśnym, zielonym kolorze. Po wielu okazjach skorzystania powiem tak, taktyczny wygląd jest fajny, ale wygodniejsze są rzeczy
troszkę bardziej jarzeniowe, szczególnie jeżeli chodzi o sznurki. Przed chwilą sam wlazłbym prawie w sznurek, który sam rozwiesiłem, bo jest zielony na tle zielonego. Ostatnio miałem sznurek jutowy i to jeszcze sezon wtedy nie wystartował, więc miałem brązowy sznurek na tle brązowych liści. Więc ja tak powoli zaczynam dojrzewać do tego, że wybierając się niekoniecznie taktycznie, że może być po prostu bardziej praktyczny kolor jakiś jarzeniowy. Na pewno ma się to tak też w przełożeniu do rękojeści noży, przykładowo są mory dosyć ładne, kolorowe. Szybciej znajdziecie, z wielu metrów dostrzeżecie zgubioną morę, jak na tle zielonego będzie przeskakiwało coś takiego, połyskiwało, niż będzie taktyczna i po prostu się dobrze zakamufluje. No, przyznam, że naprawdę mnie się ta koncepcja podoba. Przede wszystkim w stosunku do namiotu, tam z tyłu jest ogrom, o czym będzie za chwilkę, bo no pewnie jak się rozłożymy, to tam przyjdę i pokażę, pójdę i pokażę, jak wygląda to od środka. Tutaj jest ogrom miejsca. To 3x3, jak na jedną osobę, ja jestem przyzwyczajony do małego namiotu albo swojej mniejszej plandeki biwakowej, to tutaj jest ogrom miejsca. 3 osoby spokojnie by weszły jeszcze z ekwipunkiem, więc czuję się, że mam nadmiar metrażu. Więc ciekawie się będzie też pewnie spało z tym takim otoczeniem bardziej przestrzennym. Więc tak, teraz może zaczniemy się powoli tutaj mościć w środku, więc też tak zrobię sobie to na żywo, bo czemu nie? Czyli tak, co mam w tym swoim dużym plecaku? Na chwilę obecną wyjąłem, ponieważ do testów miałem osobno opakowane, tak generalnie to bym miał w komorze głównej, więc w plecaku patrolowym miałem właśnie wspomnianego tego tarpa. Ten plecaczek na chwilę obecną jest już pusty i tutaj nic więcej nie ma. Ja lubię ten plecak szczególnie osobno, jednak uważajcie przy korzystaniu z niego przy zasobniku piechoty górskiej, ponieważ jeżeli napchacie tutaj za dużo, a on tutaj przychodzi od frontu, a wy plecy macie tutaj z tyłu, odsuwacie środek ciężkości od pleców do tyłu. Ciężar w środku w tym plecaku, jak przeholujecie, bardzo zrobi niefajne wrażenia z dźwigania tego plecaka. Więc tutaj tylko leciutkie rzeczy, a najlepiej jak jest użytkowany już na obozie jako osobny produkt. Klapa, jak zawsze pokazuję, ja już ją mam odpiętą, ja ją sobie już odpiąłem. Więc zawartość może za chwilę. Zaczynamy rozbijać sobie, mościć sobie legowisko. W związku z tak, z jednej strony 740 gramów na tego tarpa, to nie jest dużo, no to jest sporo, mniej poniżej kilograma, więc mogłoby, można powiedzieć tak, totalnie teoretycznie, bardzo leciutkie schronienie. Jakkolwiek mamy dużą wilgotność, ściółka, na której tutaj klękam, jest miejscami jak gąbka, że jak się dociśnie, to czuć tą wilgoć, więc ja nie chcę spać tylko na tej karimacie, na tej glebie, tym bardziej, że w nocy pewnie gdzieś się tam sunę w lewo i w prawo. I w związku z tym no, musiałem zabrać jakąś ceratę, która będzie mi robiła za podłogę. Więc pierwszą rzeczą, którą wyjmuję z komory głównej, jest moja cerata, która będzie robiła mi za podłogę i żeby wszystkie rzeczy się nie uwaliły. Jako, że lubię korzystać z rzeczy, które mam, no to jeżeli mój tarp 2x4 biedronkowy, który zawsze mi robi za schronienie, nie może być teraz schronieniem, to niech mi zrobi za podłogę. Nie no, naprawdę wam powiem, przestrzeń tutaj jest gigantyczna. Znowu a propos kultury i dyscypliny chowania rzeczy, ja już rozpakowałem tarpa i gdzieś położyłem od niego pokrowiec, tak, bo się bardziej skupiłem na robieniu materiału. Wyciągam kolejną rzecz z pokrowcem, więc już warto by, że jak sobie o tym przypomniałem, to żebyśmy gumki, pokrowce, lineczki, wszystko co nam spina ekwipunek, mieli w jednym miejscu. Ponieważ teraz możemy o tym zapomnieć, ale rano, szczególnie jakbyśmy się zbierali w jakiejś tam gorszej pogodzie, no lepiej mieć na automacie te rzeczy w tym samym miejscu. Nie no i genialnie właśnie, jak wspomniałem, gdzieś odłożyłem ten pokrowiec i ja już go zgubiłem, a jeszcze nie ma następnego dnia. Więc wszystkie rzeczy pokrowcowe do jednego miejsca i ja sobie tutaj założę, że za porządkiem wszystkie wyjęte pierdoły będą w małym plecaku patrolowym. I to będzie już jego tutaj na stałe miejsce.
Jedna rzecz, a propos wyboru miejsca na schronienie. Miałem powiedzieć to wcześniej, zapomniałem, nie powiedziałem. Teraz jest dobry moment. Chodząc po tym lesie, otwartym i w miarę płaskim jak stół, dwie rzeczy, na które musiałem uważać przy wybieraniu miejsca i z dwóch miejscówek zrezygnowałem, ponieważ gdyż ślady wystąpiły. Dwa gatunki zwierząt. Po pierwsze, przechodziłem miejsce, gdzie było widać, że dziki ryły. Prawdopodobnie nie w tym sezonie, ponieważ były to miejsca już lekko takie nieświeże, ta ziemia nie była taka dopiero co wyszarpnięta. Jakkolwiek, skoro wiemy, że tutaj lubią być, no to przejdźmy się troszkę dalej. Drugi gorszy problem to... Po znalezieniu jednego miejsca już prawie wszystko zrzuciłem. Chwilę postałem, popatrzyłem się na ściółkę i zobaczyłem, że tam się rusza. I że tam się rusza jest czerwone. Chodzi oczywiście o formikę rufę, o rudnicę, mrówkę czerwoną, która jest dosyć agresywna. W związku z tym rozłożenie się w miejscu, gdzie występują te mrówki, no byłoby ciekawe. Byłoby ciekawe w trakcie trwania. Mniejszym problemem są, co na ostatnim materiale popatrzyłem, jak się okazało, że rozbiłem się niedaleko takich czarnych mrówek, pierwomrówek łagodnych. One słabo owczają, mówię, tam zazwyczaj doba minie, zanim one zaczną się nami interesować. Jakkolwiek chodząc teraz, wybierając miejsce, popatrzyłem sobie, czy tutaj na bank nie widać jakiegoś zwiększonego przepływu mrówek. To, że jedna czy dwie się znajdą, oczywiście jesteśmy w lesie, musimy być na to gotowi. Najlepiej, jeżeli to będą te czarne, jeżeli jest czerwona, to trzeba iść dalej. Tak, to jest raz. Dwa, to a propos teraz wagi i podchodzenia do wagi przenoszonego ze sobą schronienia, ponieważ ja wiem, że fajnie się ogląda, mnie się fajnie ogląda materiały, gdzie ktoś robi myk, śpię tutaj pod samym czymś, a całkiem możliwe, że za kamerą ma troszkę dodatkowego sprzętu, którym niekoniecznie by się chciał chwalić, bo to już tak fajnie na filmie by nie wyglądało. Mianowicie, jak wspomniałem, wilgotność jest spora, mech jest raczej wilgotny, w związku z tym 740 gram waży tarp. Ja mam tam ceratę pod tyłek i pod wszystkie rzeczy. No, cerata to jest też mój tarp 2x4. On pusty, bez żadnych śledzi, no bo teraz pełni tylko funkcję zwykłej ceraty. No, on pusty waży 400 gramów. No to już powinniśmy sobie to dodać, że to nie jest takie całkiem uczciwe podejście, że jak mam tarp, to noszę ze sobą tylko 740 i jest ultra lekko. Dodajemy 400 i już wtedy mamy powyżej mamy kilograma, jakkolwiek w stosunku do dwuosobowego namiotu. Dalej jesteśmy po stronie jasnej stronie mocy, ponieważ mój koleman waży 2,5 kg, więc jesteśmy przeszło kilogram, prawie 1,5 kg dalej lżejsi i na dłuższych dystansach, albo nawet średnich, no 1,5 kg potrafi zrobić różnicę, że idzie się dobrze, albo jednak ciutkę jest za ciężko. Część wypakowywania druga. Zobaczcie, że ja już tutaj podstawowe rzeczy mam wypakowane i rozłożone, a plecak dalej wygląda, że jest dosyć wypakowany. No, ja ze swojej strony powiem, że całkowite złudzenie optyczne, bo tam już naprawdę dużo nie ma. Na chwilę obecną tak, mamy ceratę, więc na ceracie możemy położyć sobie karimatę. Kolejna gumka, pamiętamy, nie wyrzucamy, tylko gumki sobie od razu gdzieś pakujemy. Karimata z pianki EVA. To jest naprawdę fantastyczny materiał. Ze wszystkich, jakie karimaty można robić i robią, to powiem, że ta EVA jest najbardziej kapitalna. Ma tylko taką wadę, że ona ma dużą pamięć. Jak ja mam tą karimatę przyczepioną tygodniami do plecaka gotowego w każdej chwili do zabrania i pójścia sobie gdzieś w teren, to ona będzie długo z tym walczyła. No więc zanim ja jeszcze rozpocznę biwakowanie i tak dalej, to ja już sobie ją biorę do góry nogami i niech ona nam dochodzi. Widać, że pod wpływem własnego ciężaru tego nie zrobi, więc kolejna rzecz. Co jest w plecaku? Dwie butelki wody, 0,7, daje to nam 1,5 litra wody. Myślę, że na wieczór prawie litr wody i na start rano plus kilka łyków może w nocy, że to jest wystarczające. No waga, woda jak to woda, 1,5 litra, 1,5 kg. Mam też w swoim EDC filtr Sojera do wody, już go noszę cały czas jak najbardziej. Tylko przykładowo no tutaj w tym pasie nadmorskim innego źródła wody niż morze nie ma. A jak ostatnio wspomniałem, wody słonej tym nie opędzlujemy.
zatem sobie pomożemy, żeby ta pianka nabrała swojej tu żywotności. Jedna butelka tu, druga tu. Wypakowując się dalej, ostatnią rzeczą, którą wyjmuję, jest komory głównej, ponieważ tam już nic więcej nie będzie. Jest saszetka ze zmianą, z dobrą zmianą. Tutaj mam rezerwowego t-shirta, gacie, skarpety, czapka, rękawiczki. Na wszelki wypadek dzisiaj się to nie przyda, bo jest ciepło, ale znowu dla dyscypliny pielizna termoaktywna. Nie musiałbym absolutnie tego dzisiaj brać, po prostu nie waży dużo, a jednocześnie po prostu wiem zawsze, że w tym swoim plecaku to mam. Ale to teoretycznie też byłoby do odchudzenia. Więc to jest ostatnia rzecz, że te ubrania, można powiedzieć, jednym słowem, to można powiedzieć ubrania, tylko takie ubrania takie osobiste. Nie jest to docieplenie, nie jest to kurtka. Je mam ułożone w miejscu na śpiwór, który dzięki temu, że jest ultra lekki, nie zajmuje tam dużo miejsca. Jak wspomniałem, ta komora tutaj już jest pusta. Ja sięgam ręką do spodu, do wysokości, jak zaczyna się część. Żeby to było lepiej widać, część, w której powinien się znajdować tylko i wyłącznie śpiwór, a mój jest lekki, więc tyle miejsca nie zajmuje. To, że on zawsze wygląda na duży, no to prawdopodobnie dlatego, że jest po prostu mega usztywniony. Tutaj mamy listwy powsadzane, tego nie zwiniemy, to też się nie złamie, więc on cały czas wygląda, jakby w nim coś było, pomimo że tutaj już nic nie ma. O, tutaj jest 2D. Okazuje się, że jak dostałem tutaj w prezencie ten zasobnik, że te plastikowe rzeczy nie są na jego wyposażeniu, tylko były dodane przez kolegę Mirosława, ale ja powiem tak, one są praktyczne, te plastiki, od czego je tam nie miałeś, to one są naprawdę praktyczne, więc ja je cały czas dalej mam, można przytroczyć różne rzeczy, więc ja się ich nie pozbędę. W części spodniej znajduje się kolejna rzecz, którą za chwilę tam upchniemy. Dobrze, ja tu mam wszystko ładnie sformatowane, no to tak. Ostatnio, jak wspominałem, wilgotność jest duża, więc ja na potrzeby tego, że jest opcja, że będę mokry, lekki ręcznik z mikrofibry ze sobą mam. O, tutaj, żeby nie było wszystko rozwalone, to może ja będę gdzieś to sobie tutaj z boku układał. Lekki ręcznik z mikrofibry mam, mega przydatna rzecz. Możecie sobie pomyśleć, że weźmiecie się spoconym t-shirtem, który dopiero za siebie zdjęliście, będziecie się wycierali. Nie chcecie jeździć z użytym t-shirtem sobie po twarzy, wierzcie mi, ja to wiem. Temperatura dzisiaj, jak wspomniałem, jest letnio-tropikalna. Jakkolwiek jestem daleko od domu, jestem sam, no nie mogę założyć, że w nocy nie będzie jakiegoś małej załamki temperaturowej i że nie zrobi się chłodniej. Więc pomimo, że teraz patrząc na to i o tym wam mówiąc, wydaje mi się to absurdalne, to softshell. To softshell jest tutaj też w środku. Zobaczyliście w tym momencie haniebne cięcie, więc ja powiem tak, pokazuję rozpakowywanie plecaka bez ściemy, tylko że ściema była taka, że tutaj miałem władowany czteropak piwa, więc to nie jest część ekwipunkowa, to jest część moja biwakowa, w związku z tym no, zakłóciłoby transparentność trochę tego, co ja tu mam napchane. Piwo jest wyjęte, więc tak, po wyjęciu softshella, tak naprawdę jak widzicie, mamy tutaj już bardzo mało, ale też wszystko. Teraz wyjmę sobie mój ultra lekki śpiwór z Lidla i on zawędruje już tam do obozu. W tym wielgaktym plecaku co się mieści jeszcze? Moje EDC, o którym już wcześniej wspomniałem, gdy no nie będę odsyłał was chamsko do zobaczycie w innych filmach, ale o, tutaj szybko, żeby nie nudzić też stałych widzów, wszystkie przydasze, niezbędniki, baterie, zapalniczka, krzesiwo, mała apteczka, węgiel, jakby nas coś krecik zapukał w taborecik, za często, filtr do wody, trochę sznurka, agrafki, plaster, kompas, busola, jak najbardziej, takie rzeczy w jednym miejscu. Zaczęłoby mocno padać, tu mam poncho zwykłe przeciwdeszczowe, żeby okryć siebie i górę ze znaczną częścią najprawdopodobniej plecaka. I zobaczcie, że już w tym plecaku się tutaj niedużo znajduje. Taśma życia, wszyscy wiemy.
Może po softshellu to jest lekka, może po softshellu to jest lekkie dublowanie sprzętu. Jakkolwiek tutaj mam swoją kurtkę puchową. Daję sobie, dlaczego mam taką filozofię, ponieważ daję sobie prawo, że idąc gdzieś też mogę zmarznąć albo zmoknąć, więc mając na sobie tą pierwszą linię tego softshella, ja go zmoczę, więc on w części nocnej będzie mi przynajmniej bardzo mało przydatny. To jest na suchy klimat. Tu mam swoją kurtkę puchową też z Decathlonu. Ona służy jako wsparcie, jeżeli temperatura by była bardziej pozasezonowa w tym plus 8 stopniach, jak wspominałem, a on jest na plus 13 stopni, to w tej puchówce i w tym jest komfortowo. Jakkolwiek puchówka też może służyć oczywiście jako zwykłe docieplenie się, jeżeli gdzieś staniemy i zaczniemy się ochładzać. Więc no, wydaje mi się, że posiadanie dwóch nakryć wierzchnich, jednego i drugiego, pod kątem, że jedno może zmoknąć, nie jest głupim pomysłem i że to chyba nie jest dublowanie sprzętu. I doszliśmy do końca. Klapki NASA na samym spodzie. Został samotny kubeczek. Ten plecak jest pusty w tej chwili. Tutaj już nic więcej w nim nie ma. Więc pomimo, że on cały czas wygląda jak dwupiętrowy dom, to on w tej chwili jest pusty. Ja już się tam powoli moszczę i wam powiem tak, jest takie wrażenie, że ta ilość miejsca jak na jedną osobę pod takim 3x3 niepełnym tarpem jest po prostu gigantyczne. Nie wiem, czy mieliście kiedyś takie uczucie, że dostaliście od życia za dużo. No, ja też nie zawsze, nie do końca. W każdym razie, jak tam się położyłem, żeby sobie sprawdzić, czy wszystko jest gitara, to po prostu ilość tego zadaszenia i te skosy powodują, że jest wrażenie po prostu, że śpię na sali gimnastycznej. Fajne wrażenie, mówię, jak wspominam, nie jestem początkujący aż tak. Zawsze początkujący mentalnie, ale nie początkujący, jeżeli idzie o praktykę. Tylko jak wspominałem, ja tarpy zawsze miałem w postaci zamkniętej, samonośnej. Więc one no, były bardziej zwarte. Tak rozwalona kobyła naprawdę jest fantastyczne wrażenie robi. Ostatnią rzeczą, która mi została, no to zrobienie sobie ten, pościołanie sobie śpiwora. Więc praktyka. Naprawdę te ostatnie 15 miesięcy dziwnego czasu spowodowało, że mam trochę żal do siebie o wcześniejsze lata, dużo lat życia, że za długo do niektórych rzeczy się zbierałem, za dużo czasu one zajmowały i życie może przelecieć między palcami, a my będziemy mieli całą listę jakichś planów niezrealizowanych, bardziej lub mniej ambitnych i będziemy się do tego zabierali, jakbyśmy mieli przed sobą całą wieczność, a tak jak się okazuje, nie do końca, nie zawsze jest. UPIA. Zanim zacznę najpierw poszeleszczę, za chwilę powiem. Przymierzamy się, jakby to płasko nie wyglądało, zawsze jedna strona naszego posłania będzie robiła wrażenie, że tą stroną chyba lepiej głową do góry. Więc ja myślałem, że głowę będę miał tu, położyłem się jednak tu. Kolejne opakowanie. Jak widzicie, bez takiej dyscypliny opakowań rano, będąc w różnym stanie, można się obudzić bez znacznej części ekwipunku i mieć problem ze zwykłym po prostu spakowaniem się nawet. Samolot udało mi się ominąć. Z tyłu najprawdopodobniej słyszycie syrenę wyjącą. Więc poczujmy się jak w Falloutie albo Metrze 2033. Wykorzystajmy otaczające nas odgłosy na naszą korzyść. Więc w mieście w tej chwili zaczyna się piekło. Ludzie uciekają, nie mają dokąd uciec. A my szczęśliwie już jesteśmy, nasz plecak bierz i spadaj był razem z nami. Jesteśmy tutaj wesoło już rozbici poza miastem. Uciekamy od razu z miasta w takich wypadkach. I możemy kontynuować temat. Z tymi wesołymi metrowymi, falloutowymi, stalkerowskimi klimatami. Mam nadzieję, że tą syrenę będzie słychać, bo jeżeli ja to powiem, a nic z tyłu nie słychać, to będzie bezsensowne zdanie. Olać najwyżej wytnę. To, co chciałem jeszcze dodać, to tak. Karimata.
oferowana jako produkt z jednej strony niezawodny, z drugiej strony bardzo mało komfortowy na rzecz modnych i reklamowanych ostatnio materacy. Oczywiście mapa samopompująca gdzieś pomiędzy tymi rozwiązaniami jest. W związku z tym, nie zawsze. Ja tutaj się rozłożyłem na takim środowisku, jak widzicie. To jednak, proszę Państwa, oczywiście. On sam w sobie jest ultra, mega miękki. Ja się tutaj kładąc, czuję, jakbym leżał na całkiem niezłym hotelowym materacu. Jest naprawdę mięciutko. Wiem i też przypominam, mech jest pod ochroną. Preferowaną formą zanosu i w lesie są hamaki. No mnie niestety to jakoś totalnie, jak wspomniałem, nie leży. Ale umówmy się, że jak ja wstanę za... Mamy godzinę 9 dochodzi, no podejrzewam, że za 12 godzin wstanę, no to za mocno go nie zniszczę. Więc jeżeli ktoś jest bardzo turbo ekologiczny, to tak wiem, mech jest pod ochroną. Nie będę go wyrwał, urwał i tak dalej. Rano się zbiorę, nie będzie po mnie śladu, on raczej odżyje. Ja już chciałem kończyć, a tutaj gdzie? Gdzie leziesz? Gdzie panie kończysz? Poduszka musi być. Poduszka jest ostatnim elementem ekwipunku, który tutaj układam. I będę mógł rozpoczynać biwakowanie. Więc w promieniach zachodzącego słońca klapeczki. Zobaczmy, jak to wygląda. Jak wspomniałem, po propozycja na glebę, gdyby był u góry hamak, bo jak się przymierzałem do Moniki, nie ma takiego wrażenia gigantyczności przestrzeni, jeżeli jest się obywatelem gleby. No, obywatel gleby ewidentnie dostaje bezpardonową, wielgachną przestrzeń. Za dużo, dużą niż byłoby mi potrzebna, jakkolwiek no nie narzekajmy. I powiem tak. Fajnie się rozkładało, fajne są kapitalne te dzynksy, którymi się te drzewa oplatało. Rozstawianie tego sprawiło dużo przyjemności, pomimo że ja nie wiedziałem, co Monika tam ma pomontowane i czy nie będę walczył ze sznurkami, pętelkami i tak dalej. Więc w żadnym wypadku mega rozwiązanie. Pomyślę sobie, czy w ramach czegoś nowego, czy sobie już właśnie nie zacząć, nie posiadać czegoś takiego. Mówię, ja bardzo lubię ten swój 2x4 metry biedronkowy, ale tutaj mamy coś całkowicie bez kompromisów. Z drugiej strony zobaczcie też, że to zajmuje troszkę miejsca. Takie rozstawienie zajmuje trochę miejsca. Ja swoim samonośnym 2x4 z biedronki rozstawiam się praktycznie na polu namiotu dwuosobowego. Więcej mi do życia nie jest potrzeba. Tutaj no, zabieram kawał metrażu. Z drugiej strony wszystko wiadomo, albo z trzeciej strony. Wszystko zależy od tego, gdzie będziemy nocowali. Ja miałem zamiar wybrać sobie las otwarty, bez żadnego kombinowania. Taki po prostu najbardziej typowy las, archetypowy, jak sobie myślimy, jak wygląda las, to wygląda w ten sposób. Satysfakcja z tego jest taka, w tym wypadku, że jestem rozłożony, przez to, że jestem rozłożony legalnie, mam totalnie w czterech literach, czy ktoś mnie tutaj przyuważy, czy nie przyuważy. Mnie się to miejsce podoba, w związku z tym zostaje. Widać zachodzące słońce. Mamy 30 lipca i kurde, już kurczę powolutku widać, że to słońce się zaczyna chować troszkę coraz szybciej. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Koszulka. Jestem w takiej fajnej sportowej koszulce, bardzo funkcyjna, oddychalna, oddychająca. Jak chwilę sobie stałem i sobie tutaj na to patrzyłem, czy wszystko jest gitara, to chyba nie jest kolor do lasu. Nie zdarzyło mi się, żebym ja słyszał, że owady mi się... pukają mi w tą koszulkę, one do mnie lecą. Chyba coś musi być w kolorze, co je ściąga. Ja o tym wcześniej nie pomyślałem, ale właśnie jestem atakowany przez owady, więc ja pewnie za chwilę sobie przebiorę się w coś bardziej ostonowanych kolorach. Pozwólmy sobie też ocenić tutaj ten kamuflaż ptek, bo jestem fanem kamuflaży, nie ukrywam. Jeden segment, bardzo ładny, fajny i jest trójwymiarowy. Jakkolwiek, jak się oddalimy od niego troszkę. Dlatego wydaje mi się właśnie, że on jest stylizowany na kryptek, ale to kryptek nie jest. Widzicie, co się dzieje za moimi plecami?
Już idea kamuflażu została trochę zrujnowana. Mamy powtarzalność wzoru. Ewidentnie można policzyć kostki wzoru, na który się składa który się składa tutaj na pokrycie tego tarpa. No, niewątpliwie nie jest to kamuflująca cecha, ponieważ z daleka zobaczymy, że przy przypadkowym lesie z tyłu mamy coś, co posiada wzór. Jakakolwiek troszkę inteligentniejsza osoba, istota widzenie obwodowe zwróci uwagę, przerzuci na centralne, że jest coś, co się wyłamuje z tej anarchii tła. I tak troszkę z tła. Mówię, ładny jest, jakkolwiek widać tutaj tą komercyjność, że jest ta powtarzalność, jak wspomniałem. Z drugiej strony nie chcę, żeby to było odebrane jako hejt czy narzekanie, że coś mi się tutaj nie podoba. Bardzo fajny wzór, wygląda bardzo, dużo ciekawiej niż Woodland. Woodland ma duże makrowzory, więc no on też na tle jakiegoś większego szumu wyróżnia się, że jest taki bardziej jednostajny, makroskopowy. Ja bardziej robiąc te uwagi na temat kamuflażu, mówię o tym, że bardzo fajna jest historia kamuflażu. Weźcie sobie w Polsce, jest coś takiego jak nie w Polsce, to jest angielskie, jest Camopedia. W Camopedii, jak sobie zacząłem czytać tylko dlatego, że chciałem sobie zobaczyć, jak się jakiś wzór nazywa, a tam zobaczyłem całą historię, no to naprawdę kolejna rzecz, historia kamuflażu, skąd się wzięło, jak się to zaczęło, jak wolno, bardzo wolno dojrzało, że chodzenie w niebieskich albo czerwonych kurtkach w lesie nie do końca nas choćby przed Indianami zamaskuje i będziemy raczej widoczni na polu walki. Może to zdawały te czerwone i niebieskie kurtki na uporządkowanym europejskim teatrze działań, gdzie wojna bardziej przypominała grę w szachy, tylko że ginęli ludzie. Ale jeżeli idzie o wojnę hybrydową, podjazdową między Amerykanami a Imperium Brytyjskim czy też francuskim, no to było widać, że tamten kamuflaż, jakaś idea mogłaby się zrodzić. Więc zapraszam Was, weźcie sobie, zobaczcie na Camopedię. Można też przeczytać sobie o kamuflażach na stronach militaria.pl. Też mają na swoim blogu fajne wprowadzenie, że człowiek wie, z czym to się je. No to ja też coś tak myślę, że chyba tutaj bym podziękował bardzo za uwagę. No materiał przede wszystkim myślę, że tak najbardziej poświęcony by był osobom, które mają zajawkę, chciałyby zacząć, ale mają lęk przed tym samotnym pójściem do lasu. W związku z tym takie biwakowe warunki, mianowicie lato, super temperatura, tak naprawdę to tylko przełamanie sobie w głowie, że będziecie tutaj sami. Tutaj nic za dużo się nie może stać. Mówię, no nawet jeżeli by coś wam z tym schronieniem nie wyszło, czy cokolwiek, no to do rana przetrwacie, no co ma być 18 stopni, nic się tutaj nie wydarzy. Więc ja dziękuję bardzo za uwagę. Ja sobie teraz pójdę już biwakować, cieszyć się widokami. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam stałych widzów, tych nieśmiertelnych, szczególnie w komentarzach. Dziękuję, że Wam się chce komentować i brać udział w jakiejś tam konkretnej dyskusji. Ja powiem, że z tych komentarzy to już miałem tyle fajnych porad życiowych, co można sobie poprawić, udoskonalić, że no naprawdę komentarze na równi z innymi materiałami potrafią udoskonalić trochę warunki bytowania, jak właśnie wypowiada się osoba, która ma większe doświadczenie. Do zobaczenia. I dzień dobry z rana, więc poranne wideo jest tylko krótkie, parusekundowe pod kątem tego, że co byśmy tutaj w nocy nie robili, jakieby się dzikie orgie nie rozgrywały, to z jednej strony pamiętajcie, co się wydarzyło w lesie, to w lesie zostaje, a z drugiej strony też, żeby za dużo po nas nie dostawało, to po zwinięciu całego obozu bardzo pożądanym efektem jest to, żeby nie było śladu, że tutaj w ogóle byliśmy. Więc ja mam tylko tutaj takie udeptane, tam gdzie leżałem, to mam trochę udeptanego mchu, ale to troszkę kropel wody dostanie i zniknie. Więc zostawiamy miejsce w takim stanie jak cała okolica, czyli w stanie niepogorszonym od zastanego.
i dajemy się cieszyć innym z możliwości ponocowania sobie w lesie na dziko, a z drugiej strony też na legalu.